Richard i Lori są od 15 lat w Polsce. Nauczyli się polskiego, mają dwóch synów, mają dwie wnuczki i synowie też mówią po polsku, bo też byli razem z nimi w Polsce przez wiele lat, ale już teraz mają tu swoje rodziny, więc tutaj mieszkają w Michigan. Dobry wieczór. Good evening. Jesteśmy Amerykaninami, ale mówimy trochę po polsku, ale takie kiepskie, że kiedy mam kazanie, ja lubię, że mam tłumaczem ze mną, więc Piotr jest tu i on będzie pomagać mi. Około 15 lat temu nazywaliśmy się McLean, ale teraz jesteśmy w Polsce około 15 lat i nazywamy się McLeanski. Bo jestem połowy Polakiem teraz. Lubimy mieszkać tam. Jesteśmy w Warszawie. Czujemy się jak u siebie, jak w domu. Tam. Ja będę pokazać kilka slajdów PowerPoint. I możesz zobaczyć, co robimy, co robiliśmy, co będzie na przyszłość. Dobrze? It's really a privilege and an honor to be with you. To jest wielki przywilej dla mnie i rady, że mogę być wśród was znowu. And I'm so glad I have a pastor friend like Peter. Cieszę się, że mam pastora tutaj, takiego przyjaciela Piotra. And I'm glad I have friends like you as well. I cieszę się, że również mam was wszystkich jako moich przyjaciół. I'm glad that there are Polish people in Poland. A tak się cieszę, że są Polacy w Polsce. And in Michigan. I także w Michigan. And in Chicago. I w Chicago. And around the world. I dookoła świata. Because we love Polish people. Dlatego, że kochamy Polaków. No szczerze wam to mówię, że kochamy Polaków. I want to share a word with you from the scripture. Chciałbym podzielić się z wami słowem z Pisma Świętego. And the reason I'm going to share this scripture to you because it has a very it's close to my heart. Powód, dla którego chciałbym się właśnie tym słowem podzielić, jest taki, że to słowo jest bardzo blisko mojego serca. And it's going to sound strange when I start out with the scripture. Może trochę zabrzmi to dziwnie, jak właśnie zacznę od tego fragmentu. But I'm going to lead into it and tell you. Ale zaraz poprowadzę do tego słowa. In Psalms 139. W Psalmie 139. David is writing. Dawid pisze. And he says, and he's talking to God himself. I Dawid mówi do Boga osobiście. Sam mówi do Boga. And he says to God, he says, "You've made and put together all my innermost being." Mówi, ty stworzyłeś mnie i wszystko, co jest we mnie, ty wszystko uczyniłeś. You put me in my mother's womb. Ty stworzyłeś mnie w łonie mojej matki. And then he goes on to say, "I thank you for making me so wonderfully complex." I dalej mówi, dziękuję ci, że uczyniłeś mnie w tak cudowny sposób, takim skomplikowanym, ale tak cudownie. And basically the next sentence he says, "Your workmanship." I w następnym wersecie mówi, tak naprawdę to twoje dzieło uczyniło mnie cudownym. I mówi tam później w tym miejscu, że kiedy byłem w łonie mojej matki, ty mnie już widziałeś, obserwowałeś mnie. I potem mówi coś, co chciałbym teraz parafrazować. He says, as I was being put together in my mother's womb, kiedy byłem tworzony w łonie mojej matki, you were writing every day of my life in your book. Ty w swojej księdze zapisałeś już każdy dzień mojego życia. In other words, God, you knew what I was going to become. Innymi słowy mówiąc, Panie Boże, ty wiedziałeś, kim ja zostanę w przyszłości. In the New Testament, w Nowym Testamencie, Paul writes in the book of Ephesians. Paweł mówi w liście do Efezjan. And he says, and he begins talking about salvation. Zaczyna tam mówić o zbawieniu. He says, for by grace we've been saved. Mówi, through faith. Przez łaskę jesteśmy zbawieni, przez wiarę. Not of works. Nie z uczynków. Lest anyone should boast. Aby się nikt nie chlubił. He says, and then he goes on in verse 10. I później on mówi w wierszu 10. He says, but you are God's workmanship. Ale mówi tam w 10 wersecie, wy jesteście Bożym cudownym dziełem. The same word David used. To samo słowo Paweł używa, które Dawid użył w psalmie. And in the Greek that word actually means, that word that's there that we use for workmanship actually means you are God's masterpiece. A greckie słowo, które tam jest użyte jako to cudowne dzieło, to jest użyte słowo, które mówi, że jesteś majstersztyk, cudownie to uczyniłeś. It's like a picture, like a Rembrandt. To jest jak obraz Rembrandta. It's something beautiful. Coś cudownego, pięknego. And it says, Paul says, you are God's workmanship. Paweł mówi, you are God's workmanship or his masterpiece. Oh, you. Okay, Paweł mówi, wy jesteście Bożym dziełem, Bożym cudownym stworzeniem.
created in Christ Jesus, stworzeni w Jezusie Chrystusie, to do good works, aby czynić dobre rzeczy. And in one translation, i jedno tłumaczenie says that were prepared, these works were prepared before the foundation of the world. Mówi, tam jest użyte słowo, abyście zostaliście przygotowani od początku, od założenia świata. In other words, what Paul does is he carries it farther than David. Paweł, innymi słowy mówiąc, on mówi, idzie dalej nawet niż Dawid mówił. Because David says, while I was being knit together in my womb, in the mother's womb, you were right recording my works. Dlatego, że Dawid mówi, kiedy byłem w łonie mojej matki, ty już zapisałeś wszystkie moje dni, których jeszcze nie było, a były. And Paul says, even before the world was founded, you wrote. A Paweł mówi, nawet jeszcze świat został stworzony, zanim świat został stworzony, ty już wszystkie dni znałeś. So, even before you were imagined to be had by your mother and father, God knew you. Zobaczcie, nawet zanim twój ojciec i matka pomyśleli, żeby ciebie mieć w swojej rodzinie, to Bóg już wiedział, że ty będziesz. And God had a plan. I Bóg miał dla ciebie także plan. I On ma swój plan dla ciebie także dzisiaj. There is a special purpose for your life. Jest bardzo szczególny powód i cel dla twojego życia. And I believed this when I was growing up. Ja wierzę w to i wierzyłem, kiedy zastałem, kiedy rosłem. But now that I'm in Poland for a few years, ale teraz, kiedy jestem w Polsce przez jakiś czas już, I know without a shadow of a doubt, ja już teraz absolutnie wiem, bez żadnego cienia wątpliwości, that God created me, że Bóg uczynił mnie with a purpose, w pewnym celu, to be in Poland, aby być w Polsce. Now, so most of you know my story. So you've been born, you should be born in Poland. I should have been, but God had better plans. Większość z was zna moją historię. The problem has been with me not being in Poland was the fact he wanted me to suffer learning the language. Problem, dla którego ja jestem teraz w Polsce, to taki jest, że Bóg chciał, żebym cierpiał z powodu języka. Everyone has to have a thorn in their flesh. Ale wiecie, każdy z nas ma jakiś cień w języku, w swoim ciele. And mine's the Polish language. To jest właśnie mój cień, to jest polski język. But honestly, I really believe that with all my heart that God has called me to be in Poland. Ale tak mówię wam szczerze. Z całego mojego serca wierzę, że Bóg chciał, abyśmy znaleźli się w Polsce. And he wrote it in his book before I was born. I on to zapisał w swojej księdze, zanim jeszcze byłem urodzony. And I'm going to share with you some more. I teraz about that. Chciałbym z wami się troszkę więcej podzielić. I want to show you some past and chciałbym wam pokazać trochę z przeszłości i podzielić się tym, co zamierzamy zrobić. Most of you know my calling. In 1976 I was called to Poland. Większość z was wie o tym, że w 1976 roku byłem powołany, aby znaleźć się w Polsce. At that time I was told I would never go because it was communist. I w tamtym czasie ja powiedziałem, ja nigdy do Polski nie pojadę, bo Polska jest przecież komunistycznym krajem. And God worked that out. Ale Bóg uczynił coś. And I remember in 1989. Pamiętam 89 rok. When a man took a big hammer and started knocking down the Berlin Wall. Pamiętam, widziałem w telewizji, jak mężczyzna wziął taki wielki młot i zaczął walić ten mur w Berlinie. And in 1989 God reminded me of my calling. I w 89 roku Bóg przypomniał mi o moim powołaniu. And in 2002 we finally arrived. I w 2002 roku my przybyliśmy do Polski. And a lot of things have happened since we've been. Tell about the truck, the McLean truck. Oh yeah, the first week. W pierwszym tygodniu, gdy przyjechaliśmy do Polski, the very first week there was a truck that came up on the corner in Warsaw. Znaleźliśmy się w Warszawie i na skrzyżowaniu, na ulicy widzimy, stanęliśmy. It said McLean, spelled exactly like i my zobaczyliśmy name. Truck, ciężarówkę, na której było napisane McLean. Train. Dokładnie tak samo, to są moje nazwisko, McLean. And so we knew we had to. Także my wiedzieliśmy. My wiedzieliśmy, że jesteśmy we właściwym miejscu. But since then God has done some great things and I'm going to share some more since the last time what has happened since the last time we were here and I'm going to share some old stuff. I want to show you some pictures. Yeah. Od tamtej pory Bóg uczynił wiele, wiele rzeczy w naszym życiu i od czasu, kiedy byłem ostatni raz u was, także wiele, wiele rzeczy się wydarzyło i chciałbym się podzielić, pokazać wam trochę zdjęć. Mark Twain, when we talk about purpose, there's an author by the name of Mark Twain. Kiedy mówimy o celu, o konkretnym celu, jest taki człowiek, który nazywał się Mark Twain. Most of you probably know Huckleberry Finn. Pewnie większość z nas zna Huckleberry Finn. Inna Tom Sawyer. Yeah. Tom Sawyer, yeah. Bardzo znana książka. He said this, Mark Twain said this. I Mark Twain coś powiedział. The two most important days of your life are dwa najważniejsze dni w twoim życiu to są te. The day you were born, dzień, w którym się urodziłeś. And the day you find out why.
I dzień, w którym ty w końcu dowiedziałeś się, dlaczego się urodziłeś. I kiedy znalazłem się w Polsce i uświadomiłem sobie, dlaczego się urodziłem, to właśnie był ten drugi dzień. Także pozwólcie pokazać mi trochę zdjęć, żebyście mogli zobaczyć, co Bóg czyni. 38,5 miliona ludzi mieszka w Polsce. A z tych 38,5 miliona około 35 tysięcy jest nawróconych, wierzących, zbawionych. When we first got to Poland, we began to do building projects. The National Church had 16 building projects for us to work on. Kiedy pojechaliśmy pierwszy raz do Polski, pracowaliśmy nad 16 projektami budowy budynków kościelnych. They were churches, they were a Bible school. Były budynki kościelne, szkoła biblijna. And there were some a couple houses that we did. Także zbudowaliśmy niektóre budynki, domy. Na przykład dach zakładaliśmy albo ogrzewanie. Ja chciałbym tylko kilka z nich pokazać. To jest w Bielsko-Białej kościół. To jest w Bydgoszczy kościół. O, Bydgoszczy, poczekaj. Bydgoszczy, ten kościół, sorry Richard, ten kościół, pamiętacie, Daniel Wołkiewicz był w tamtym roku wśród nas? On właśnie zaczął to budować. On zaczął budować, później on wyjechał do Lublina i to dalsza część była. I oni... Tak to wyglądało, gdy oni tam przyjechali. A tak wyglądał ten budynek, jak przyjechaliśmy, a my pomogliśmy skończyć. Bielsk Podlaski. Szczytno. I don't remember the name of the village that this is in. Nie pamiętam nazwy tej wioski. Ale tutaj w tym kościele pomogliśmy im założyć ogrzewanie. It's in a small village where to jest malutka wioska, half of the people in that village are Catholic, gdzie w tej wiosce połowa ludzi, mieszkańców, to są katolicy, a druga połowa zielonoświątkowcy. If they vote, I guess they have to decide who misses before they. If what? If they have a vote there in that city, they have to decide. Jeżeli ta wioska by nagle zrobiła głosowanie, to nie wiadomo, jak by wygłosowała. Wisła Czarne. To jest Wisła Czarne. This is in Kutno. To jest w Kutnie. This is our biggest project. Największy nasz projekt, Warszawskie Seminarium Teologiczne. 5,000 square meters. To jest 5,000 metrów kwadratowych. To jest po prawej stronie, ta po lewej stronie ten budynek, on już tutaj stał, to jest seminarium teologiczne. Zajęło nam to 6 lat, żeby skończyć budowę tego. Kiedy przyjechaliśmy, to był stan surowy, tylko taka sama obudowa. A co my robiliśmy, to sprowadzaliśmy grupy ze Stanów Zjednoczonych i wszystko resztę dokończyliśmy, całe wykończenie i zakończenie. To w tym kościele. How many seats? 450. Tutaj w tym kościele 450 siedzeń jest. To jest. Kiedy my tam przyjechaliśmy, to tam nie było kościoła, tylko seminarium teologiczne i nie mieli oni kościoła i właśnie to jest kościół, który zbudowaliśmy. My to założyliśmy tam, kościół powstał jakieś 9 lat temu. The first week of September. Pierwszego tygodnia we wrześniu. That church that was planted about 9 years ago had over 200 people in attendance. Ten kościół, który był założony 9 lat temu, ma w tej chwili we wrześniu miał 200 członków. I'm going to go back to that church. That church, that same chapel right there. To jest ta sama kaplica. On a Sunday, there are 4 churches that now meet there. A w niedzielę 4 różne zbory się tam spotykają. Są 2 polskie zbory, 1 ukraiński i rosyjski zbór. Dziękujemy za wasze wsparcie. Dlatego, że dzięki waszemu wsparciu finansowemu możemy takie rzeczy robić. To jest dach w Szczytnie, w miejscowości Szczytno na Mazurach, dach na budynku kościoła baptystycznego. And we did that with our youth. This is a home of a retired,
A man who didn't have any, he was making on retirement, he and his family were making about $200 a month. To jest dom takiego starszego człowieka, który już był na emeryturze i jego jedyne dochody to było około $200 na miesiąc. And he didn't have money to, he went out and picked mushrooms to raise the money for the steel. On nie miał żadnego dochodu, zbierał grzyby, żeby pomóc sobie na ten dom. And so myself and John Trotz, we put the roof on for him. Tak więc ja osobiście i pastor Jan Trotz tego kościoła wcześniej, co pokazywałem, pomogliśmy zebrać pieniądze na ten cel. And this is his house. I to jest teraz, zobaczcie, jego dom, rok później. And so that's how God has your support has allowed us to be helpful not only for the church but for people that are in need. Wasze wsparcie pomaga nam być tam w Polsce i pomagać ludziom, którzy są też w potrzebie. This is the first church plant that we planned in the Warsaw Theology Center. To kółko tam co jest, to jest pierwszy kościół, gdzie my też przyłączyliśmy się i on się rozpoczął, gdy przyjechaliśmy. And the arrow actually represents kościół na Zaciszu. I ta strzałka dokładnie pokazuje, gdzie jest kościół na Zaciszu, tak się nazywa. Zobaczcie, widzicie to kółko tam, takie żółte? I tam w całej okolicy, tam gdzie to kółko jest, tam nie ma ani jednego zboru zielonoświątkowego. And so we decided, I'm going to show you some pictures of the Zacisze Church. This is Pastor Jan Trotz. To jest pastor Jan Trotz z kościoła na Zaciszu. And this is just some of the people that he's. No, niektórzy ludzie, którzy modlą się. I just want to show you a couple pictures. This is an outreach for the community there. To jest co tam robimy na Zaciszu przy zborze. Tak. This is a baptismal. Baptismal. And so that church, you saw that little circle that was empty. Widzieliście przed chwilką to kółko na tej mapie Polski, gdzie było puste, nie było żadnego zboru. We decided we plant churches. This little church that we planted 9 years ago decided we want to plant churches. 9 lat temu zdecydowaliśmy, że założymy zbory w tym kółku, gdzie nic nie ma. And so we started in a little place called Przasny. I zaczęliśmy w takim małym mieście, które się nazywa Przasnysz. And when you're praying, pray for Przasny. So when you're praying, pray for Przasnysz, because they're having a real hard trouble we're trying to get a pastor to take go there. And because they don't have a pastor, we have a difficult time. Módlcie się o to miasto Przasnysz, dlatego że w tym mieście nie ma pastora jeszcze. Mamy już kościół, ale nie mamy pastora. And the government is controlled by the Catholic Church. Rząd polski jest kontrolowany bardzo mocno przez Kościół katolicki. In Przasnysz. Tam właśnie w Przasnyszu. And every time we try to rent a building. Za każdym razem, kiedy próbowaliśmy zdobyć budynek, the Catholic priest goes to the owner of the building and has him kick us out. Ksiądz szedł do właściciela tego budynku, który chcieliśmy kupić, i mówi: wyrzuć ich, nie sprzedawaj tego domu dla nich. So we're having to meet in a person's house. Tak se spotykaliśmy się w czyimś domu. And so pray that we can find a building that we can rent. Or that we can get a pastor. Spotykamy się dalej w prywatnym domu i dlatego prośba jest, abyście modlili się, żebyśmy mogli zdobyć miejsce jakieś, w którym będziemy mogli się zgromadzać, i również módlcie się, żeby Bóg posłał pastora, który mógłby poprowadzić ten zbór. And this is just one of our services. I just took some pictures of one of our services. To jest jedno z naszych społeczności. No, to tak jak na naszej grupie domowej. Yeah, we have a house meeting. That's what we do. Tak, to są właśnie grupy domowe, tak je nazywamy. I dla dzieci dużo robimy też zabawy takie. And it's just a small work, but God is doing something. Jest Bóg coś czyni wielkiego. Ja wierzę w to. The second church that we planted was in that same circle. Drugi kościół, który też założyliśmy, to też w tym kółku. Widzicie, tam u góry jest Przasnysz, poniżej jest Pułtusk. And that church now has a pastor. I ten zbór w Pułtusku ma już w tej chwili pastora. It has it's autonomous church. It's actually recognized by the national office as an autonomous church. I ten zbór jest autonomiczny, jest uznany przez zarząd. They're renting a building within one of the small institutes, one of the small universities there. Zgromadzają się tam w małym takim budynku, pomieszczeniu, gdzie jest częścią jakiejś uczelni. And they're running between 20 and 30 people. I oni tam zgromadzają się około 20-30 osób. This is Peter Domsett, his when they were ordaining him to be pastor. Tutaj ten właśnie brat, który klęczy, to jest Peter, i on był ordynowany na pastora. And the last church plant. I ostatni zbór, który założyliśmy, to jakieś 8-9 miesięcy temu został założony. Ten zbór jest w Płocku. I znowu jest w tym kółku, widzicie? So we're trying to plant churches just inside that circle. This church started with, and the pastor, this is a real crazy thing, a real strange thing.
A to jest bardzo dziwne, dlatego że ten pastor tutaj, zaraz o nim opowiem, on jest z Argentyny. And he speaks Polish. I on mówi po polsku. He's learned Polish and nauczył się polskiego. And he does really well. I naprawdę dobrze mu idzie. And, he came to Poland about 6 years ago. On przyjechał do Polski około 6 lat temu. And, didn't know a word of Polish. Nic nie wiedział po polsku, nic, żadnego słowa. But now he's doing really well. Ale teraz bardzo dobrze mu idzie. And he and his family are going to be the pastors of the work there in Polsk temporarily until we find a national pastor. I on na razie jest tam pastorem aż do czasu, gdy znajdziemy jakiegoś Polaka, który z Polski jest. And this church we started about 9 months ago. Ten zbór założyliśmy jakieś 9 miesięcy temu. 15 people. I w tej chwili jest około 14-15 osób się zgromadza. I naprawdę wspaniale im wiedzie się. Robią dużo takiej ulicznej działalności. Około 6 miesięcy temu rozpoczęli zgromadzać się w takim budynku sklepowym. Ten budynek był w bardzo złym stanie. I oni pomalowali ściany, a my pomogliśmy im założyć sufit. Kiedy wszystko było skończone, właściciel przyszedł, popatrzył się i bardzo mu się to podobało. I zaproponował, że może im to sprzedać za 17 tysięcy dolarów. Chcecie słyszeć świadectwo? Tydzień temu otrzymaliśmy ze zboru w Harbor Beach, Michigan, to jest na północy. Bardzo mały kościół. Otrzymaliśmy 17 tysięcy dolarów, aby kupić ten kościół. Także oni już w tej chwili mają wystarczająco pieniędzy, żeby być właścicielami tego budynku. Dziękujemy Bogu za to. Ludzie jak wy dają pieniądze, dali pieniądze, ażebyśmy mogli nabyć ten budynek. My potrzebujemy takiego cudu. Okay, yes, there you go. We'll pray for you, we'll pray for you. Now, I'm going to finish my story that I started. Teraz skończę moją historię. Time when I was here last. Pamiętacie ostatni raz, jak ja tu byłem z wami? And I shared this. You remember? I podzieliłem się z wami tym. Pamiętacie to? Tak, serduszkiem dzieliłem się tam. This is the heart of Marylka. To jest serce Marylki. I don't know if you remember the story. Nie wiem, czy pamiętacie tą historię o Marylce. But let me just really briefly. Ale pozwólcie, że szybciutko opowiem. Marylka is our land. We were kicked out of our apartment that we had been renting for 9 months. Przez 9 lat mieszkaliśmy w takim apartamencie. Ja byłem w tym apartamencie u ciebie w Warszawie. Bardzo fajnym, ale wyrzucono nas stamtąd. Our landlord needed it for her new child. Nasz właściciel, który nam wynajmował, urodziło mu się dziecko i potrzebował to mieszkanie dla swojego dziecka, powiększyć swoje mieszkanie. My wyszliśmy stamtąd i szukaliśmy jakiegoś innego apartamentu. Nasz właściciel tego mieszkania dał nam miesiąc czasu, abyśmy znaleźli coś innego. I my szukaliśmy przez 3 tygodnie, aby coś znaleźć, ale nic nie potrafiliśmy znaleźć. I mamy teraz tylko tydzień czasu, ażeby się wyprowadzić. W końcu znaleźliśmy jakiś dom. I my zdecydowaliśmy się, że dobrze, ten dom wynajmiemy, bo my coś naprawdę potrzebujemy, żeby się wyprowadzić gdzieś. Także kiedy podpisywałem kontrakt na wynajęcie tego, ona powiedziała mi, wiesz, 3 tygodnie temu, w tym samym czasie, kiedy otrzymaliśmy wymówienie z tego miejsca, she said, I went to my astrologer. Poszłam do mojego astrologa. Because I wanted to rent the apartment and I didn't know when I'd rent it because it had been vacant for over a year. Dlatego, że ja chciałam wynająć ten mój dom, ale przez rok czasu był stał pusty i nie wiedziałam, komu wynająć. She says, and when I went to my astrologer. I poszłam do mojego astrologa. And you got to remember, I had already signed the contract. Pamiętajcie, ja już podpisałem kontrakt. And I had given it to her. I dałem ten podpisany kontrakt dla niej. She said, when I went to my astrologer. Kiedy ona mówi, kiedy poszłam do mojego astrologa. And asked my astrologer when I would rent this apartment, this house. Spytałam się go, kiedy ja wynajmę to mieszkanie. She said, when will I do it? And the astrologer says, when the Americans come, you will rent it. Ten astrolog powiedział jej,
kiedy Amerykanie przyjdą do ciebie, wtedy wynajmiesz. I had signed the contract. Miałem podpisany kontrakt. And I thought, oh my goodness, I signed a contract with the devil. Kiedy ona mi to powiedziała, to pomyślałem, ojej, orety, podpisałem kontrakt z diabłem. I told Lori to go grab a gallon of oil. We were going to pray for the whole thing. Powiedziałem do Lori, idź, kup galon oliwy, żebyśmy pomazali każdą ścianę, każde drzwi, byśmy się modlili o wypędzenie demonów. I was joking, but I ja żartowałem. But we did begin to pray for Marylka. Ale wiecie, my chcieliśmy i modliliśmy się o naszą landlord Marylkę. And 2 weeks later, dwa tygodnie później, without an invitation, bez żadnego zaproszenia, she came to our church, ona przyszła do naszego zboru and gave her heart to the Lord. I oddała swoje życie Panu Jezusowi. And when we left last term to come home on furlough, just before we left, the day before we left, poprzednim razem, kiedy wyjechaliśmy na taki furlough tutaj, żeby przyjechać na pewien czas do Ameryki, króciutko przedtem, zanim wyjechaliśmy z Polski, she gave me this heart. Ona mi dała takie serduszko. And she said, i ona powiedziała, ona powiedziała, podziękuj wszystkim Polakom, którzy mieszkają w Ameryce. I podziękuj wszystkim Amerykanom, wszystkim ludziom, którzy dali ci pieniądze na to, żebyś mógł przyjechać do Polski jako misjonarz. Dlatego, że misjonarz, czyli wy, przyjechaliście do Polski, aby powiedzieć mi o Jezusie. Z tego powodu mam teraz wspaniałą relację z Panem Jezusem. I ona w tej chwili nadal jest w tym zborze na Zaciszu. With her new husband. Z jej nowym mężem. And she's got him. He was Catholic and she brought him along. Now he's Pentecostal. On był katolikiem, ale kiedy się z nią żenił, to teraz nawrócił się i jest w zborze też tutaj zielonoświątkowym na Zaciszu. Now the rest of the story. Teraz powiem wam resztę, dokończę moją historię. Okay. Now you know the story about Marylka. Znacie historię o Marylce. It's important that you know Marylka. To jest ważne, żebyście wiedzieli o niej. Because I believe that sometimes in life, dlatego, że wierzę, że pewnym czasie w swoim życiu God puts you in touch with people. Bóg postawi cię, żebyś mógł spotkać ludzi, abyś znalazł swój cel. Kiedy przyjechałem tutaj teraz na obecny poprzedni razem na ten przyjazd tutaj do Ameryki na kilka miesięcy, byłem trochę zniechęcony. Rzeczy nie działy się tak szybko, jak ja sobie tego życzyłem. Modliłem się o przebudzenie w Polsce i to się nie działo. I byłem bardzo zniechęcony i nie wiedziałem, czy jest jakiś sens, żeby wrócić do Polski. And while I was home last, kiedy byłem tutaj w domu, I made a prayer. Modliłem się. I said, God, I'll go where you want me to go. Powiedziałem, Boże, ja pójdę tam, gdzie Ty chcesz, żebym ja szedł. I'll do what you want me to do. Ja zrobię to, co Ty chcesz, żebym zrobił. I'll stay in Poland the rest of my life. Ja będę w Polsce przez resztę mojego życia. But God, for the last 9 years, I haven't been able to hunt. Ale Boże, przez ostatnie 9 lat nie mogłem polować. And God, they've told me I'll never be able to hunt in Poland. The people in Poland told me I'd never be able to hunt. Polacy powiedzieli mi, że Ty nigdy nie będziesz mógł łowić, nie będziesz mógł być myśliwym w Polsce. Because I wasn't a citizen of Poland. Dlatego, że nie jesteś Polakiem. Nie jesteś obywatelem Polski. But while I was gone, I had told Marylka that I had been hunting in America. While we were on furlough, I told Marylka. Ja powiedziałem wtedy, kiedy się poznaliśmy, powiedziałem Marylce, że ja w Michigan, jak mieszkałem w Ameryce, to ja lubiałem polować, byłem myśliwym. So we finished our furlough. Także my już skończyliśmy to nasz pobyt w Ameryce. And God opened the door for us to go back. I Bóg otworzył nam drzwi, abyśmy znowu pojechali do Polski. Yeah, I told my prayer. Ja mówiłem wam, ja się modliłem. I prayed that God would let me hunt. Ja pomodliłem się, Boże, pozwól mi, żebym mógł znowu polować. Ja lubię polować. Także kiedy Bóg otworzył nam drzwi, pojechaliśmy z powrotem do Polski. I have to be honest, I even forgot I prayed about hunting. I powiem wam szczerze, że ja nawet zapomniałem tej modlitwy, że modliłem się, aby mógł znowu polować. I get back to Poland. Pojechałem z powrotem do Polski. One week. Tydzień później. I'm there. W tydzień, kiedy już byliśmy w Polsce. And Marylka's stepbrother. Jeden człowiek z rodziny Marylki. And so he shows up at my door. On nagle stanął w moich drzwiach naszego domu. Out of the blue. Tak, zupełnie przypadkowo. Come to find out he works for the nadleśnictwo. I okazało się, że on pracuje dla nadleśnictwa. And he's one of the bosses in the Poznań area. On jest jednym z bossów, z ważnych ludzi tam w regionie Poznania. And he said, he says,
I've got a meeting with the head hunters, PZL, the head hunter of Poland. Powiedział mi Ryszard, ja mam spotkanie z takimi najważniejszymi osobistościami w Polskim Związku Łowieckim w Warszawie. Of the Wolfche of Poland. And so we go to meet the Wolfche. To ten ci ludzie, z którymi miałem się spotkać, ten człowiek był całym głównym szefem Związku Łowieckiego w Polsce. So we go meet this man. A więc pożądam i spotkałem się z tym człowiekiem. And he said, and Jurek, who is Marylka's stepbrother, Jurek, który jest przyrodnim bratem Marylki. He says, is it possible for Richard to hunt in Poland? I on się zapytał tego ważnego człowieka, czy to jest możliwe, żeby Ryszard mógł polować w Polsce. And he kind of scratched his head. On się trochę podrapał po głowie. He says, well, he needs to at least have. He says he needs to be a citizen. On mówi, on musiałby zostać, otrzymać obywatelstwo polskie. Or albo he can have a permanent residency. Albo musiałby zdobyć stały pobyt w Polsce. Which is remember I told you I didn't know why we got our stały pobyt? Tak naprawdę to pamiętacie, ja mówiłem wam, nie wiem dlaczego otrzymałem ten stały pobyt. Nie potrzebowałem go. All of our Assemblies of God missionaries up until us have never received. They've applied for it, never received it. Wszyscy poprzedni misjonarze Assemblies of God, którzy byli w Polsce przede mną, którzy nawet teraz są, żaden z nich nie otrzymał stałego pobytu. Ale 6 lat po tym, kiedy my byliśmy w Polsce już, otrzymaliśmy to stały pobyt. And so he says you have to have stały pobyt. A więc ten ważny człowiek mówi, żeby mógł łowić, to musi zdobyć stały pobyt w Polsce. I said, I got it. I on ja mówię, ja mam. He says, do you have any thing that shows that you've been a hunter in the United States? A on się pyta, czy masz jakiś dowód tego, że byłeś myśliwym w Stanach Zjednoczonych? I said yes. Ja powiedziałem tak. Ja brałem klasy. He says, get it interpreted and turn it into me. Mówi, zrób tłumaczenie tych dokumentów i przynieś mi. To make a long story short. Także chciałbym skrócić tą całą długą historię. He says you turn in all the paper, you take a course in the War Institute of Poland. War Institute? Yeah, the Warszawskie Akademik not Teologiczne. Techniczne. Okay. It's war. Powiedział, weź to i daj mi te dokumenty i jednocześnie musisz zrobić kurs w Warszawskim Akademii Technicznej, która jest instytutem takim wojennym. Uh-huh. And so he says, and if you pass 5 tests. Jeżeli ty wygrasz, czy przejdziesz. Zdasz. Thank you. Jeżeli zdasz 5 egzaminów in Polish, w polskim języku, he says we can make you a hunter. A wtedy będziesz mógł zostać myśliwym. You could be part of the PZL. I będziesz mógł zostać częścią naszego Związku Łowieckiego. The only problem is this. Jedyny problem był tutaj. You may not be able to carry a gun. Jedyny problem, że nie będziesz mógł nosić pistoletu. Because you're not Polish. Dlatego, że nie jesteś obywatelem Polski. And so I go take the course. A także ja poszedłem, zrobiłem kurs. Passed the first the written test with 93%. Zdałem pierwszy test, miałem 93 punkty. I stood before the commission of all the headhunters of Poland. Stanąłem przed komitetem całych tych głównych zarządu Związku Łowieckiego w Polsce. Orally they begin to ask me the zasady of i oni zaczęli się mnie pytać, jakie są zasady polowania. And I began to tell them. I ja zacząłem im mówić. And I passed. I ja zdałem. And then they said, okay, now you have to take a shooting test. Teraz powiedzieli, teraz musisz wziąć egzamin ze strzelania. And they had this rabbit run across, the fake rabbit run across, I had to shoot it. I tam był taki sztuczny zając, który biegał, który ganiał tak i teraz musiałem go zastrzelić. Mieli różne cele i wszystko zdałem. They had a badania fizyczne. Mieli badania fizyczne? And I took it and passed it. I wziąłem te badania i zdałem, przeszedłem. Then they had in Polish a psychological exam. I potem mieli po polsku psychologiczny test. And don't, I'm going to tell you the truth. Ja powiem teraz wam prawdę. I took 4 psychological tests. Zrobiłem, gdy byłem tutaj w Springfield, to miałem 4 egzaminy psychologiczne. And I failed them. I ja wszystkie je oblałem. And now I have to take one in Polish. A teraz muszę wziąć po polsku. Can you believe I passed? Możecie to wyobrazić sobie, że zdałem? Zdałem. Wszystkie egzaminy zdałem. Także więc oni mi dali kartkę, na której jest napisane, teraz jesteś członkiem. Stałem się członkiem Związku Łowieckiego w Polsce. Next problem was the gun. Następnym problem był pistolet. Broń, nie pistolet. Broń. Długo, tak.
Strzelba. Strzelba. Strzelba, tak. Postaraj się. Shotgun. Tak, gładkolufowy. Anyway, so I went to one of the men who was part of the secretary. He was the secretary of the headhunter. Udałem się na spotkanie z sekretarzem łowieckim. And the secretary I'd never met before. Nigdy go nie spotkałem wcześniej. Jurek, Marilka's stepbrother, okay. Introduced me to him. Jurek, ten przyrodni brat Marilki, przedstawił mnie do niego. It was 1 week before I was to turn in all my paperwork for the gun, to have a gun in Poland. To było tydzień czasu przedtem, zanim złożyłem papiery o posiadanie broni. There's only one person that I know that sets up these kind of appointments. Wiem tylko o jednej osobie, która mogła przygotować to spotkanie z tym człowiekiem. To był Bóg. This is literally what you're seeing is a miracle. Naprawdę, to jest cud, mówię wam. So I was getting ready to take my paperwork and I just didn't know which guns to put on the list for which animals I was going to catch. Także kiedy miałem tą listę, to naprawdę musiałem wiedzieć, na które zwierzęta jaką broń muszę użyć. And so he helped me fill out the paperwork. A ja tego nie wiedziałem. I on mi wtedy pomógł i wypełnił razem ze mną te nazwy tych zwierząt. My concern was, now that I had this much paper filled out, my concern was I'm not a citizen of Poland, I will not get a gun, even though I had. Ale problem był tutaj w tym, że nawet jak mam już wszystkie dokumenty, wszystkie egzaminy zrobione, to jednak ciągle nie jestem obywatelem Polski i nie będę mógł posiadać broni. At the end of that meeting, na końcu tego spotkania that man looks at me and he says, na końcu ten człowiek spojrzał się na mnie i mówi put the paperwork in, turn the paperwork in to the commandant, przenieś te papiery dla naszego komendanta and I will talk to him personally, he's my friend. A ja będę z nim rozmawiał osobiście, to jest mój dobry kolega. Who puts those things together? Kto te wszystkie rzeczy przynosi razem? So I take the paperwork, I go down to the komendy. Także wziąłem te papiery, poszedłem na komendę. And there's a little blonde-haired officer. Tam taki nis siedział przy biurku, taki blondyn. And as I begin to talk to her, she realizes I have a funny accent. Kiedy zacząłem z nią rozmawiać, to ona zauważyła, że mam taki dziwny polski akcent. She says, You're not Polish, are you? Ona mówi, no, ty nie jesteś Polakiem, prawda? I said, no. She says, where are you from? I said, the United States. A ona mówi, ty nie jesteś Polakiem. Ja mówię, no, nie jestem. A skąd jesteś? Ja mówię, ze Stanów Zjednoczonych. And she says, it was like she was saying to me, you're not going to get a gun. I ona wtedy mówi, a wiesz, no, to wyglądało tak, że chciała mi powiedzieć, nie możesz mieć broni. And then she said, if. Powiedziała, jeżeli. If you get a decision to have a gun, it will take. Jeżeli ty dostaniesz decyzję pozytywną, ażeby mieć broń, to zajmie 3 miesiące. And so I went ahead and turned my paper in. Także ja przekazałem moje papiery, dokumenty. And in 3 weeks. I w ciągu 3 tygodni. I had a decision. Miałem decyzję. Not for one gun. Nie na jeden broń, na jedną broń. Na 10 broni rodzajów. Who does that? Kto to robi? God. Bóg. You know what happened was God heard that little prayer. Co dzieje się, wiecie, Bóg słyszał tą małą, krótką moją modlitwę. That little prayer that I had prayed. Kiedy modliłem się, jak byłem tu jeszcze z powrotem w Stanach. Where I said, God, I'll go where you want me to go. Boże, ja pójdę gdziekolwiek ty chcesz. I'll do what you want me to do. Zrobię wszystko, co chcesz, żebym zrobił. But God, I sure miss hunting. Ale Boże, tak naprawdę wiesz, jak mi brakuje tego łowienia. I forgot about it. Ja później zapomniałem nawet o tej modlitwie, ale Bóg pamiętał. I On pozwolił mi, ażebym znowu mógł zostać łowcem, myśliwym. Mój pomysł, moja cała idea łowienia w Polsce jest taka, że kiedy zrobię wszystkie moje dzieła, które mam zrobić, to będę mógł pojechać sobie na weekend, żeby sobie łowić. Ale Bóg miał większy plan. Dlatego, że wśród zbiorowych myśliwych w Polsce oni grają na takich trąbach. And these horns guide the hunt. I te trąby one prowadzą myśliwych. Te trąby mówią, kiedy ma być nagonka, kiedy mają się zatrzymać, kiedy muszą dalej iść. I też mówią, że pokazują dla myśliwych, że nie mogą strzelać w kierunku nagonki. Wszystko ta trąbka również pokazuje, mówi dla myśliwych, kiedy mają przeładować
składować broń. And Lori was a trumpet major in school. I Lori była tutaj w szkole, kiedy była dziewczyną, uczyła się na trąbce. Who puts this together? Kto to wszystko zrobił razem? God knew that Lori Bóg wiedział, Bóg wiedział, że Lori i ja będziemy małżeństwem, że pojedziemy do Polski, będziemy w związku łowieckim, że będziemy grali na trąbce. But then it went farther. Ale Bóg jeszcze dalej poszedł. As Lori began to play for these hunts, jak Lori zaczęła grać na tej trąbce na łowieniu, she began to get invitations from all over the country. Ona zaczęła otrzymywać zaproszenia z całego kraju. She finished third place ona in the nation ukończyła jako na trzecim miejscu w całym kraju. Konkurs na trzecim miejscu w całym kraju. So she began to get invitations to like the radio. Ona otrzymała zaproszenia do radia. She got invitations to be put in the Polish hunting magazines. I otrzymała zaproszenie, aby mogła w polskim magazynie tam też grać. And people, the hunting society began to see Lori. I to społeczeństwo myśliwych widziało Lori. And we'd go to expos or we'd go to these hunting exhibits and they'd come up to her and they'd start shaking her hand. Because they recognized her. We'd go to these big meetings. Who? All kinds of people that we didn't know. I wtedy ludzie przychodzili do nas, witali się z nami, nawet ludzie my ich nie znaliśmy, ale oni nas rozpoznawali, bo wiedzieli, znali Lori. And Lori even wrote a signal for the Polish Hunting Association. I nawet Lori napisała jakiś nowy sygnał. Nowy zupełnie sygnał dla Polskiego Związku Łowieckiego. So everybody within the signaling committee now community and hunting community knows Lori. Także wszyscy w tym Związku Łowieckim znali Lori. And I was jealous. Ja byłem zazdrosny. And so I said 3 years ago. 3 lata temu powiedziałem sobie. At the age of 52. W wieku 52 lat. Never having any music ability. Nigdy nie miałem żadnej muzycznych zdolności. I asked Lori, can you teach me to play? Powiedziałem Lori, czy mogłabyś mnie nauczyć, jak na tym grać? Because I want to be in part of the. Tego, że ja chciałem też być częścią tego. And so she began to teach me. Ona zaczęła mnie uczyć. And now I am part of the club. Teraz jestem częścią tego klubu. And now we work together. I my teraz PZL, the Okręgowej w Warszawie. I teraz pracujemy razem i gramy dla Związku Łowieckiego Okręgowego w Warszawie. And now when they have funerals for the hunters that pass away. Kiedy teraz na przykład jakiś myśliwy umiera i jest pogrzeb. They ask us to come in and play. To oni nas zapraszają, abyśmy przyszli i zagrali na pogrzebie. And we're able to go in and play for the funeral and then talk to the family about Jesus. I wtedy my gramy na tym pogrzebie, a po pogrzebie siadamy i rozmawiamy z rodziną o Jezusie. Because they're sitting there without hope. And they dlatego, że oni siedzą na tym pogrzebie, na tej stypie później bez nadziei, nie znając Jezusa. We're invited to these big banquets for 70th anniversaries or 50th anniversaries. A byliśmy zaproszeni na wielkie bankiety takie 50-lecia, 70-lecia. And we go in and we play for them. I my wtedy idziemy tam i gramy dla nich. And when we're done, we sit next to those guys and we begin to share about Jesus. I kiedy już skończymy nasze granie, siadamy z tymi ludźmi i mówimy im o Jezusie. And not only when we're done, but now they're starting to invite me to come and share about hunting in America. Ale nie tylko to, oni zaprosili. Say again? They invite me to come and share because they want to know about how we hunt in America. O, oni nie tylko zapraszają nas, żebyśmy grali, ale też chcą dowiedzieć się, jak się poluje w Ameryce. And so I go into these hunting koos. Także więc idę do tych kółek łowieckich. And I present hunting to them from the American point of view. Pokazuję im i mówię im, jak tu w Ameryce polujemy na zwierzęta. And at the end. I na końcu share about Jesus Christ. Mówię i dzielę się z nimi o Jezusie Chrystusie. And we've done this for koos as big as 300 people at a time. I wiecie, w jednym kole Związku Łowieckiego 300 ludzi było i mówiliśmy. And because I'm a hunter. I z tego powodu, że jestem myśliwym. And because I'm a signalist who's accepted their traditions. I ponieważ ja zaakceptowałem ich tradycje, nauczyłem się trąbić. They now accept us and we build a relationship. To oni teraz akceptują mnie i budujemy nasze relacje bardzo szybko. Because most of you know that it's very difficult for someone who's a Protestant in Poland to make relationships with people because they're afraid of us. Dlatego, że wiecie, że w większości w Polsce ludzie, kiedy słyszą, że ten człowiek jest protestantem, nie jest katolikiem, to jest trudno nawiązać relacje. Because to be Polish or to be Polish is to be Catholic. Dlatego, że takie powiedzenie jest być Polakiem, to jest katolikiem. And so this has broken down this horn. Ale ta trąbka broken down the doors and we now can build relationships quickly with people. Ale ta trąbka i ten mundur to wszystko pomaga nam zburzyć te opory. And God has opened up for us 120,000 myśliwi.
I families to minister Bóg to pomógł nam docierać, otworzyć się dla 120 tysięcy myśliwych w Polsce ze Słowem Bożym. And last year alone we ministered to over 1200. I tylko w tamtym roku my usługiwaliśmy dla około 1200. We actually were able in one year to do more than we had done previously ministering to people evangelically in the 14 years. Wiecie, w ciągu ostatniego roku mogliśmy zrobić więcej niż w ciągu 14 poprzednich lat dla Boga. My passion, moja pasja jest behind Jesus, oprócz Jezusa oczywiście, behind my wife, oczywiście oprócz mojej żony, was hunting. To było polowanie. Lori's passion, pasją Lori, behind, Jesus, oprócz Jezusa me, i mnie, mam nadzieję, was playing the horn. Było, aby grać na trąbce. And God brought us together for I Bóg sprowadził nas i uczynił nas jedno w jednym celu. And I believe with all my heart, I ja wierzę z całego mojego serca, this was written in his book, że to było napisane w Jego księdze, before the world was... zanim jeszcze świat został stworzony. God said, one day, Bóg powiedział, pewnego dnia there's a boy that's going to be born named Richard. Jest taki chłopiec, który się urodzi, będzie miał na imię Richard. There's another girl that's going to be born named Lori. Taka dziewczynka, która się urodzi i będzie miała na imię Lori. And we're going to put them together. I ja ich zgromadzę razem. And I'm going to instill within Richard a passion for hunting. I ja wsadzę w nich, wleję w nich taką pasję dla polowania. And I'm going to put in Lori a passion for playing the trumpet. I włożę dla Lori pasję, żeby grała na trąbce. And when I bring them together, i ja, kiedy już oni się zgromadzą razem, I'm going to send them to Poland. Ja poślę ich do Polski. Because I've got to work for them to meet. Dlatego, że mam pracę dla nich, dzieło do wykonania. Where they can minister to 120,000. Gdzie oni mogą usługiwać dla 120 tysięcy myśliwych w Polsce. And their families. I dla ich rodzin. Not this Christmas, but the Christmas before, a year ago. Rok temu na święta Bożego Narodzenia we were invited to go byliśmy zaproszeni, aby pójść do klubu łowieckiego, gdzie? W Yongchemi. And when we were invited, kiedy byliśmy tam zaproszeni, musicie zrozumieć, że ksiądz jest taki główny jeden ksiądz, który jest jakby szefem Związku Łowieckiego. Ksiądz zawsze musiał być jako kapelan na tych kółkach Związku Łowieckiego. A więc on zawsze szedł do tego koła i kiedy było zgromadzenie w okresie świątecznym, on przewodniczył temu zgromadzeniu. This koło in Wionczemin, I am not a member of. I to koło w Yongchemi, tam koło Płocka, nawet nie jestem członkiem tam. But Lori and I have been there playing for them a number of many times. Wiele razy z Lori tam pojechaliśmy, ażeby grać im na trąbkę. And now they call me their priest. And what? They call me their priest or pastor. I oni teraz mnie nazywają swoim księdzem albo raczej swoim pastorem. And so when they have a big hunting event, they ask me to come in. Kiedy oni mają share the word of God. Kiedy oni mają takie duże zgromadzenie i planują polować, to wtedy zapraszają mnie, ażebym też przyjechał jako ich pastor. And so I go there and I share the word of God and I pray for them before the hunt. Ja jadę wtedy do nich i dzielę się Słowem Bożym i modlę się zanim się łowy zaczną. And then afterwards they have their banquets and I'm praying over the banquets and I'm praying for people and I'm sharing the word of God with all these people around me. I wtedy, kiedy już się łowy skończą, to mamy bankiet i wtedy też mam możliwość, aby się pomodlić i też dzielić się z nimi Słowem Bożym. And last Christmas they invited me to come. I właśnie w święta w 2015 roku oni mnie znowu zaprosili, żebym przyjechał. And after they thought about it, they said, we forgot to invite our priest. I oni, kiedy mnie zaprosili, ja już tam przyjechałem, to nagle mówią, ojej, myśmy zapomnieli, żeby zaprosić naszego księdza. And so they came to me. To wtedy oni przyszli do mnie and they said, i powiedzieli, they said, is it okay with you if we invite our priest to come? I zapytali się mnie, czy to jest okej, okay, wszystko w porządku, jeśli byśmy zaprosili naszego księdza. They asked the Protestant if oni they zapytali bring się the Catholic priest. Protestanta, czy jest okej, okay, żeby zaprosili księdza. That's unbelievable. To jest niewiarygodne. And it's like the world was turned upside down. Jakby świat się odwraca do góry nogami. And but this is the kind of thing that's happening for us. Ale to się dzieje. So we actually ended up passing out. A więc my zaczęliśmy rozdawać. We began to pass out to every hunter. Dla każdego łowca, dla każdego myśliwego. New Testament. Nowy Testament. And the reason that we passed this one out. Powód, dla którego właśnie ten Nowy Testament rozdajemy. It's been endorsed by the High Bishop of Poland. Jest dlatego, że biskup katolicki podpisał ten Nowy Testament. He's actually
endorsed this. On to podpisał. And so it's been endorsed by all the Protestants and the Catholic bishops. Ale nie tylko on, to jest również podpisane przez protestanckich zwierzchników kościołów. When we pass these out, kiedy my to dajemy, daliśmy wtedy. Every one of those hunters and the families that were there said we'd never had a Bible before. Każdy z tych myśliwych powiedział i ich rodzin powiedzieli, my nigdy wcześniej nie dostawaliśmy czegoś takiego nowego, co samo Pisma Świętego na naszych spotkaniach. They said we were told we could never understand it. We couldn't understand it if we read. Gdybyśmy to czytali wcześniej, to nigdy byśmy tego nie zrozumieli. And so I told them, I said, ja powiedziałem im, when you read it and you don't understand it, jeżeli czytasz, a nie rozumiesz, ja mogę przyjść do ciebie i wytłumaczyć ci, o co tam chodzi. And they accepted that. I oni to zgodzili się. And for about an hour and a half to two hours afterwards, I had to sign, endorse every one of those Bibles for those hunters. Gdzieś półtorej, dwie godziny później musiałem każdy z tych Nowych Testamentów osobiście podpisać dla nich. And so I wrote scripture in here and I wrote how to have relationship. I napisałem tam taki informację, w jaki sposób możesz poznać Pana Jezusa Chrystusa i mieć z Nim relację. You know, I had my plan. Wiecie, ja mam swój plan. Ja miałem swój plan przez taką małą modlitwę. Kiedy powiedziałem, Boże, ja tak bardzo chciałbym polować znowu. Ale Bóg miał dużo większy plan. Bóg chce widzieć 120 tysięcy ludzi zbawionych. I to jest właśnie, co my robimy w Polsce, że pracujemy z tymi myśliwymi. And these uniforms that we're wearing represent the Warsaw's okręgowy. I ten mundur, który mamy tutaj na sobie, to właśnie reprezentuje okręg warszawski Polskiego Związku Łowieckiego. To, co Bóg uczynił, otworzył wielkie drzwi dla nas. Zawsze gramy z kapeluszem. The first thing that we're going to play is called Pobudka. There you go. All right. Jesus went to the seashore and called Peter to be a fish. When he saw Peter fishing, and he said, "I'm going to call you to be a fisher of men." Pamiętacie tę historię z Biblii, kiedy Piotr był w łodzi i wtedy Jezus przyszedł do niego i powiedział: "Chodź ze mną, uczynię cię rybakami ludzi." And the word that he actually used in the Polish Bible is "łowić ludzi" or to catch men. Yeah. Słowo, które tam użyte jest w polskiej Biblii, w polskim tłumaczeniu, jest, że będziesz nauczyć cię łowić ludzi. And the really cool thing for me is when we began doing this ministry, I wasn't sure how God would have called you to come hunt men, you know, or hunt women. Tak, naprawdę to kiedy to jest tam napisane, to ja nie wiedziałem, jak można łowić ludzi, jak to jest możliwe, żeby łowić ludzi. But in Polish, ale w języku polskim, the word to hunt that they use is łowić. Słowo, które użyte jest jako hunt, to jest właśnie łowić. Because they sing a song, pojedziemy na łów, na łów. Jest taka piosenka, pojedziemy na łów. And so the next signal we're going to play is the very first signal that they play before they go out to łowić or to catch animals. Ten sygnał, który teraz zagramy, to jest tuż przed tym, zanim wyjeżdżamy na łowy. And it's called apel na łowy. I nazywa się to apel na łowy. An appeal to the hunt, which i to dotyczy myśliwych. And think about this. Pomyślcie o tym. When we play this on the field to go hunting, I always think about Jesus calling Peter. Kiedy my to gramy za każdym razem na polowaniu, to jest zawsze ja myślę o Piotrze, kiedy Jezus mówi do niego, będziesz łowił ludzi. And that's what we're called to do. In Poland it works. To, do czego jesteśmy powołani. W języku polskim i w Polsce to działa. So, łowimy ludzi. You tell God doesn't have a plan. Tell me God powiedzcie, że Bóg nie ma planu.